witam wszystkich. Dzisiaj nadeszła wiekopomna chwila, czyli wymiana akumulatora. Ale zanim przejdziemy do wymiany, to jeszcze przejeżdżam koło rzepaku. Muszę zobaczyć, czy woda spada. I powiem wam, że woda spada, to jest dobra wiadomość. Dobra wiadomość taka, że nie przybywa, a spada. Rzeka też już troszeczkę ma niższy poziom. Tak. Zabieramy się za wymianę akumulatora. Mam akumulator 140 800 A. Mam nadzieję, że wystarczy. Zaraz pewnie napiszecie, że za mały. Zobaczymy, jak zapali teraz. Stary akumulator będzie i... Co on tak zapipczył? Bardzo dobrze czyści i chroni przed trutnicą, a co najważniejsze, świetnie wybiera zęby. Nie zapali. No i drodzy, mili moi widzowie, nadeszła ta chwila wymiany akumulatora. Zobaczcie, akumulator jest nowy, włożony. No i teraz zobaczymy, czy zapali, jak zapali. To jest taka, kurczę, chwila, na którą wszyscy czekali. A może źle zapali, a może rozrusznik jeszcze muszę podreperować. Ale, a słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Zanim zapalę, to chciałbym pozdrowić trzy przemiłe dziewczynki, pszczółki z Ciechomina. One będą wiedziały, o co chodzi. Bo mi się ostatnio byliśmy u nich w odwiedziny i żaliły mi się, że mają wujka youtubera, a nikim nie wierzy. Także pozdrawiam was, dziewczynki. Możecie ten filmik pokazać tym osobom, które nie wierzą, że mają wujka youtubera. Dobra, odpalamy. Odpalamy ciągnika Czerchubla. Uwaga. Zapalił! Ale faktem, że nie miał jakiegoś takiego za wielkiego uderzenia, więc rozrusznik też na pewno pójdzie do przeglądnięcia. A jeszcze coś on mi tutaj w zegarach piszczy, jak przykręcam. Taki pip, 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 długi i pip, pip, pip. Co, jakiś błąd wywalił? No, rozrusznik trzeba wyciągać i do przeglonięcia. O, i znowu teraz po zapaleniu znowu ten. Może jakiś błąd wywalony ma. Nic to nie pokazuje, żeby coś tam go bolało. A no i tak przy okazji jeszcze założę sobie skrzynkę. Myślę, żeby ją założyć tutaj. To wcześniej było tak prosto i za bardzo było przy kole, więc troszeczkę się tutaj odgięliśmy. I zaraz to przykręcę, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale zanim to przykręcę, to trzeba iść za ciosem. Za ciosem. O kurde, śruby pospadały, widzisz, podczas tego rozruchu. Te. No i co? Wyciągamy rozrusznik pewnie, co? Gdzie on tu jest? Będzie szybka akcja, czy a gdzie tam? No, tutaj taka fajna klapka była, to zdjąłem. Kable już odkręcone. Klemę jedną odczepiłem z akumulatora. Tak jak to się powinno poprawnie robić. I ten mały kluczyk. Oj, kluczyk, ten kabelek też. No i tutaj miałem się, tutaj 17 była, a tutaj już jest 16 jakaś. Zaraz będę miał klucz 16 i wygląda na to, że będzie szybka akcja. Wieniec wygląda przyzwoicie. No, mówiłem, że będzie szybka akcja. Tutaj też zaraz zawieziemy do regeneracji, ale zobaczcie, już tutaj ten rozrusznik już chyba był regenerowany, tylko nie wiadomo kiedy, ile lat temu, więc zawiozę go tutaj do naszego lokalnego specjalisty i zobaczymy, co on powie, czy coś się da z niego jeszcze wyrzeźbić. W końcu odebrałem rozrusznik z
z naprawy. Tak wygląda po naprawie nowy Bendix. No i co, czekam na ten rozrusznik, aż zima zdążyła wrócić. I no nic, zakładamy i zaraz zobaczymy, co z tego będzie. Rozrusznik już zamontowany, bardzo łatwy, bardzo dobry dostęp jest do demontażu i montażu. Skrzyneczkę sobie też zamontowałem, od razu sprawdzę, czy nie jest za blisko koła. No i mamy bardzo dobrą pogodę na sprawdzanie akumulatora i rozrusznika, bo jest zimno już na wieczór. Temperatura spadła, już jest 1 stopień, więc próbujemy. Proszę bardzo. Ale pięknie pali. No, proszę bardzo. A ja już mówię, że najwyżej wymieni się akumulator na większą moc. A że nic w przyrodzie nie ginie, no to ten akumulator nowy poszedłby do 3P. Bo w 3P jest założony z kombajnu. A i tak trzeba kupić do 3P na czas żniw. Dobra. John Deere pali. A sprawdźmy jeszcze. Sprawdźmy jeszcze raz. No. Pali ładnie. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć.